się cieszę, że po raz drugi mogłem pojechać tak bardzo daleko od swojej archidiecezji, ale by odwiedzić na zaproszenie księdza biskupa Cyryla, aby odwiedzić tamte wspólnoty katolickie, by spotkać się z nimi, modlić, a także przekazać relikwie świętego Jana Pawła II. Było to dla mnie bardzo piękne przeżycie, ponieważ mogłem spotkać ludzi, którzy są tak bardzo związani z Bogiem, z Kościołem, z wiarą rzymskokatolicką. I są to nie tylko wierni pochodzenia polskiego, czy mający korzenie polskie, ale są to Niemcy, Czesi, są to Ormianie, są to Koreańczycy i wszyscy tworzą taką wielką rodzinę, symbiozę. W Irkucku mogłem spotkać w większości kapłanów, którzy przybyli z Polski. Kapłanów z Polski. Taką większą liczbę stanowią werbiści, są tam także i karmelici, są księża diecezjalni, którzy pojechali tam, aby, można powiedzieć, zaspokoić głód wiernych, którzy przez wiele, wiele lat z tęsknieniem oczekiwali na kapłana. Jeden z wiernych opowiadał mi, jak kiedyś przy końcu życia rozmawiał ze swoją babcią, która uczyła go pacierza, która uczyła go spowiedzi, uczyła go, jak wygląda msza święta, jak przeżywa się msza święta, jak jest odprawiana msza święta, którą ona także recytowała bez słów konsekracji. Mówił, że kiedyś zwierzyła mu się, że jej największym pragnieniem w życiu byłoby doczekać takich czasów, kiedy by mogła skorzystać z sakramentu pokuty przez swoją śmiercią i przyjąć sakrament Eucharystii. I można powiedzieć, że doczekała się tych czasów, bo miała możliwość wyjechać stamtąd na dzisiejszą Ukrainę, na Chmielniczyznę, do Chmielnicka i tam pojednała się z Panem Bogiem, przyjęła sakramenty. I dzisiaj właśnie dzięki obecności wielu kapłanów, a także sióstr zakonnych, ta wiara rozszerza się. Przychodzi do Kościoła coraz więcej osób, którzy poznają w ten sposób Pana Boga i realizują, znaczy może, i tak, poznają Pana Boga. Cóż jeszcze powiedzieć? Oczywiście są tam jeszcze większe odległości niż tutaj u nas na Ukrainie, ponieważ tam od jednej parafii do drugiej parafii jest ponad 200 kilometrów. Miasta bardzo duże. Irkucz 700 tysięcy, a te mniejsze nasze parafie to około 200-250 tysięcy mieszkańców. Przejeżdżając można spotkać małe wioski, które jednak często są pozbawione takiej opieki duszpasterskiej, nie mają kościoła, ale to ze względu na brak jeszcze miejscowych powołań. Jest już kilka sióstr, kilku kapłanów, ale jeszcze jest to niewystarczające. Takim przewodnim językiem liturgii, przewodnim, jak to powiedzieć, jest język rosyjski, ale także odprawia się w języku msza święta w języku polskim, w języku angielskim, czasami, jeśli była taka możliwość, także w języku niemieckim. Zachowały się także wspólnoty luterańskie, kościoła protestanckiego. Natomiast jeśli chodzi o kościół ormiański, który był na tamtych terenach, są niewielkie wspólnoty, niewiele czynnych kościołów, ale większość właśnie Ormian praktykuje swoją wiarę, przeżywa swoją wiarę w Kościele rzymskokatolickim.
Odwiedziłem także klasztor sióstr karmelitanek. Jest tam w tej chwili 6 sióstr. Mają nowy wybudowany klasztor i modlą się w intencjach kościoła, można tak powiedzieć, powszechnego, bo raczej takiej żadnej innej działalności tam nie prowadzą. O tych księżach decyzjami też wspomniałem, księża zakonni. To były siostry jeszcze Miłosierdzia Świętej Anny i też kanonicy. To są zakonnicy, tak. Natomiast tam wcześniej to są te siostry, ja myślałem, że to siostry klawarianki, ale to były inne siostry, które prowadzą u tego księdza dziekana. Prowadzą przedszkole i też taką świetlicę dla dzieci. Później są też siostry, to drugie zgromadzenie, to Andrzej może powie, to też prowadzą taką świetlicę dla dzieci. Tak jak tutaj nasze siostry po szkole przychodzą, czyli siostry zajmują się, prawda, taką katechizacją, a przede wszystkim też otaczają troską takie dzieci z trudnych rodzin, prawda, gdzie nie mają domu warunków, żeby często, siostry mówią często właśnie też i głodne, dlatego przychodzą do nich, aby właśnie otrzymać jakiś ciepły posiłek, później mogą odrabiać wspólnie lekcje i jednocześnie raz w tygodniu przynajmniej właśnie skorzystać z kąpieli. Siostry pomagają też, zabezpieczają taką odzież te dzieciom, tak, to są te trzy siostry, Andrzej później. No oczywiście było tam w Irkucku, było też poświęcenie posadzenie dęba, ku pamięci świętego Jana Pawła II, żołędzie poświęcone przez niego, i potem poświęcenie też statuły, nie pomnika, tylko statuły świętego Jana Pawła II i tam dwóch parafiach przekazania relikwii. Natomiast później w Irkutsku, tym Władywostoku, to no i przy okazji też można powiedzieć, no byłem tak zauroczony, bo jednak znamy tą ziemię takich troszeczkę z tragicznych wspomnień, o których słyszeliśmy z historii, o tych łagrach. Jednak ten kraj jest też i piękny, żyją tam bardzo życzliwi ludzie, otwarci. Miasta się powoli rozwijają na tych takich rozległych przestrzeniach. Widać też niewielkie wioski, chociaż bardzo różniące się, bardzo takie skromne, można powiedzieć biedne zagrody i stada pasących się krów, koni czy owiec. Nie widziałem raczej takich przy tych biednych, ale to może nie będziemy tego pisać, przy tych domostwach. Nie ma jakichś drzew owocowych, nie ma ogrodu, żeby tam uprawiali, czy nie ma kwiatów, takie troszeczkę to ponure jest. Natomiast w miastach, tak jak to już raczej są zadbane i no jeszcze jest biedne, ale na przykład miasto to Irkutsk, jest bardzo dużo śniegu. To mówią, że oj, ksiądz biskup mówi, że tam cały czas pracują, odśnieżają śnieg, wywożą, bo ulice są jednak bardzo wąskie, by nie przyjechali, także tam jest cały czas oczyszczany, nie sypią solą, czyli drogi się nie niszczą, tylko czyszczą, potem jakimś takim płynem tylko zlewają to, żeby się nie ślizgało, więc sobie radzą, oczyszczają. Energia jest tania, bo mają swoje te, produkują prąd poprzez te tamy na tych rzekach, elektrownie, także w większości ogrzewają właśnie prądem, ponieważ jest tańszy. W Władywostoku to była tylko jedna parafia, tam właśnie też jest kościół protestancki, jest kościół właśnie tych Ormian apostolskich i wspólnota w pięknym naszym kościele, nie wiem, w którym tam roku wybudowany, w 1800 którymś, neogotyk, później był zamieniony na ten kościół, na jakiś tam magazyn i ci ludzie właśnie tam mówili, nie przyjechali tutaj do nas Polacy, nie przyjeżdżali nigdy z Polski, nikogo przez 30 lat i też kapłani z Polski nie przyjechali, chociaż właśnie mieszkało w tym Władywostoku 30 tysięcy mieszkańców, Polaków. Przyjechali właśnie Amerykanie i którzy tutaj ten kościół odbudowali, otworzyli wspólnotę. To jest takie nowe zgromadzenie, jeszcze nie zatwierdzone przez Stolicę Apostolską, niby na takich prawach. Jest zjany troszeczkę takie, jakieś to takie niepewne, ale to nie będziemy mówić, tych kanoników jakichś tam nieregularnych, czy jakichś, to jest nowe zgromadzenie kanoników, księży kanoników.
I tam jest dwóch kapłanów amerykańskich, którzy są od samego początku, ksiądz Miron, drugi nie pamiętam. I trzecie mają własne już powołanie. I teraz tak naściągali z całego świata takich różnych kleryków. Gdzieś tam pewnie których powyrzucali z innych seminariów, także może być kiedyś w przyszłości problem. Bo chcą, żeby to zgromadzenie się rozrastało. Miejmy nadzieję, że nie będzie jakichś tam problemów. No także ich trochę tam jest. Wspólnota jest dość duża, też tam było w tym Władowostoku wprowadzenie relikwii, przyszło bardzo dużo ludzi, byli też tam byli Polacy, też podchodzili tutaj nawet jedna pani, czy jedna z dziewczyn, są tutaj spod Tarnopola, takie małżeństwo, jeden w Irkucku jest taki jeden pan lwowianin, też przychodził do mnie tam. W samym Lwowie mieszka jego brat. Później, nie wiem czy Władysław na imię nawet miał, chodzi na mszę świętą z żoną, najpierw na rosyjską, a potem wieczorem na 18 na mszę świętą w języku polskim. Na tym języku polskim właśnie nie ma dużo, ale on właśnie tak zawsze przychodzi też na drugą mszę świętą. Jeszcze, czyli wiele, tak można powiedzieć, było też wielu Polaków podchodziło i bardzo jeszcze też bardzo ładnie mówią też w języku polskim. W Irkucku przyszła Władywostoku podeszła jedna pani, bo wśród tych biznesmenów, tacy biznesmeni wielcy byli, tutaj z Berdyczowa grupa 4 osób była. Pan Eugeniusz, który gdzieś tam był w towarzystwie, pisał kiedyś tam, potem był zastępcą mera, chyba nie znam jego nazwiska, był z żoną. Ale to tam ten pan konsul nasz ma kontakty z nimi. Oni tam się zajmują, jakiś tam Polak ma firmę w Czech, w Białorusi i tutaj, i oni tam rozprowadzają wędliny jemu, tam zarządzają tą sprawą jakąś i oni byli. I później jeszcze był taki pan ze swoją teściową, bo żona oczekuje bliźniaków. Mieszkają w Kijowie, ale coś z Berdyczowem są związani, gdzieś tam jest na Podkarpaciu. To ona najpierw, jedna taka parafianka podeszła do nich i powiedziała, że bardzo ich przeprasza za to, to czemu można o tym to napisać, bo oni tutaj wiedzą i o to prosili też, że bardzo przeprasza za to, co Rosja robi Ukrainie i że ona się przeprasza i też się o to, że się za Ukrainę modli. To był taki gest właśnie bardzo taki miły, że niektórzy sobie zdają sprawę z tragedii tej wojny rosyjsko-ukraińskiej. To można tak powiedzieć, że też wiernie jakoś przychodzili i tutaj powiedzieć, że im jest przykro z tego powodu, co Ukraina musi doświadczyć ze strony Rosji. Prosili, że przepraszają i że się pamiętają o nas w modlitwie. To taki gest, myślę, bo to jest prawdziwy. I ci też mówili, żeby o tym powiedzieć, także to można wypisać. Nie, tam nie ma tego nacjonalizmu, tam nie ma tej nieżyczliwości. Tam jest właśnie w Irkucku i w Władywostoku są ludzie bardzo życzliwi. Odwiedziliśmy też cmentarz, jeden tam, że niech powie, cmentarz, gdzie zostali zesłani 175 kapłanów, zostało zamordowanych. Więc na cmentarzu leżą, ten cmentarz jeszcze nie jest, nie można go uporządkować, nie można tablicy. Są te problemy, bo Rosjanie mówią, że Polsce niszczycie nasze pamiątki, bo taka jest troszeczkę polityka, żeby to usuwać, te komunistyczne, to my też, oni też tam nie pozwalają, czyli się tak ochłodziły troszkę stosunki i 175 kapłanów leży na tym cmentarzu. Ja tam byliśmy na tym cmentarzu, pomodliłem się. Ale wszyscy tam mieszkańcy, powiedzmy, czy wierni, może mieszkańcy, czy władze, tak bardzo życzliwie podchodzą właśnie do Polaków. Są często wymieniane nazwiska, bo Polacy się bardzo zasłużyli dla rozwoju Syberii. Wiele takich badań też naukowych przeprowadzono, na przykład odkrycie całego Bajkału, ile rzek wpada, jaka długość, jaka głębokość, jakie zwierzątka żyją. Wszystko zrobili właśnie naukowcy z Polski i oni o tym mówią, o tym świadczą. Są także i ulice, ich imionami są sklepy imionami polskimi.
No jest piękna w miastach, jest piękna budowla drewniana i to jest taka, można powiedzieć, ich pamiątka narodowa. Są to małe, bardzo skromne, ale pięknie wyrzeźbione, ozdobiane domy, które niestety powoli w miastach już zanikają, są wypierane przez duże bloki czy przez wieżowce. I pogoda oczywiście jest mroźna, bo tu nie jest ta Syberia, ten Władywostok, to już jest, jak to się mówi, południowy wschód, tak? No to jest pogoda tam piękna, klimat. Ja przyszedłem do tej rodziny, bo tam żeśmy mieszkali u rodziny, bo przy tej kościele nie mają warunków, to jak wszedłem na ogród, to wszystko jeszcze kwitnie, róże, kwiaty, trawa zielona, także... I oni mówią, że tam cały czas mają słońce, tylko lipiec i czerwiec, kiedy troszeczkę pada deszczu, to jest mi, a tak całą zimę jest chłodno, ale śniegu prawie nie ma, upadnie na 15 cm, zaraz znika i codziennie mają piękną, słoneczną pogodę. I dlatego, że to jest nad morzem i też jest, klimat jest inny. Ludzie zarabiają w tym Władywostoku, się pytałem, tak $250, ale żywność jest, wszystko jest bardzo drogie, jednak chyba jest to jest transport, także ludzie muszą, tak jak u nas, jeśli ktoś chce tutaj, to dwie prace wykonywać, żeby jakoś koniec z końcem związać. Kiedy spotykaliśmy się z wiernymi, to przede wszystkim zawsze pytali się, jak się mieszka, jak się żyje też w Polsce. Wspominali, opowiadali o swoich losach, o swoim życiu, o swoich przodkach, a jednocześnie prosili, by przekazać swoim rodakom takie pozdrowienia ogólne, a także, że będą pamiętać w modlitwach i zawsze mówili, żebyśmy przyjeżdżali, nie zapominali o nich, byśmy tutaj odwiedzali, bo jak widzicie, tutaj nie jest tak źle, jak ogólnie się o nas mówi. Ten kościół, można powiedzieć, chociaż jest mały, ale ma struktury dość ładnie zorganizowane, bo są to często też i nowe już świątynie, są pomieszczenia na spotkanie, na prowadzenie takiego duszpasterstwa. Z pewnością cieszyliby się, tak jak zresztą już myślę, już wszędzie, gdyby było więcej kapłanów, więcej sióstr, a także miejscowych powołań, których jednak nie ma jeszcze zbyt wiele. Kościół raczej jest młody. Jest kościół młody. Nie ma tak, jak u nas często się spotyka babcie, czy tam jednak kościół jest młody. Są normalne takie, od dzieci do... Nie ma ich dużo, ale to nie są starsze osoby. Jest młodzież, są dzieci. I także taka jest normalne takie, powiedzmy, wieku, od wieku do niego, bo to nieraz często się spotyka, że tam, tak jak w Polsce, tam 50 wzwyż. Natomiast tam instancja młodzieży w ogóle w kościołach w Polsce nie ma na co dzień. Tam jak jest pielgrzymka, młodzież, to przyjdą, zjazd młodzieży, to przyjdą, ale tak to nie ma nic. A tam jest tak, wszyscy przychodzą na mszę świętą.